Posadzenie drzewa to wcale nie jest prosta sprawa. Potrzebna jest wiedza i odpowiednia technika. Trzeba odpowiednio to drzewo wkopać. Ono nie może być za płytkie, dlatego że wypadnie, zostanie wycięte przez zwierzęta, musi być w odpowiedniej głębokości wkopane. Nie wolno skaleczyć korzenia, to musi być głęboki wykop, udeptany naokoło, żeby to drzewo się utrzymało. Potrzebna jest także chęć, ponieważ sadzenie drzew to także ciężka fizyczna praca. Patrzymy na to pod kątem efektu, który mamy osiągnąć i jakby nie myślimy o zmęczeniu. Ciężko, ale przyjemnie. Po kilku godzinach kopania, wsadzania drzewek i przydeptywania można było ogłosić sukces. Cześć braciszku, muszę ci się pochwalić. Posadziliśmy już 1500 drzewek. Prawie robota wykonana. Jeszcze mamy zamiar coś tutaj wkopać. Na razie tej ilości drzewek jednak nie widać. Są po prostu zbyt małe. Za 9 lat będą już jednak wyglądały tak, a za kolejne 6 tak. Potrzeba więc dużo czasu, nim z tych sadzonek wyrośnie prawdziwy las, a takich akcji niestety jest coraz mniej. Dlatego leśnicy każdą inicjatywę witają z otwartymi rękoma. Jest to ciekawa sprawa, że osoby niezwiązane jakby z naszą profesją tutaj leśną idą sadzić las i no, wspaniale to przebiega. No, jestem zaskoczony, że dosyć dużo drzew posadzono. Sobotnia akcja to dopiero początek. Już w najbliższy weekend, tym razem w przylepie, zielonogórzanie będą mieli kolejną okazję do posadzenia swojego drzewa. O 8 wyjazd, o 13 jedzenie. Wszystkich, którzy będą zainteresowani wyjazdem na akcję i miejscem w autokarze, zapraszam do zgłoszenia się na Facebooku. Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów.